jak mogą wyglądać miasta przyszłości, czy takie miasta będą w Polsce. O tym dyskutowaliśmy podczas konferencji Mobility City, która dotyczyła nie tylko elektromobilności, ale także trendów, które zmieniają transport i podejście do transportu w skali globalnej. A te trendy to obok elektromobilności także autonomizacja i współdzielenie. I tego wszystkiego dotyczyła konferencja Mobility City, podczas której pokazaliśmy pojazd w pełni autonomiczny Renault EasyGo. Pierwszy raz w Polsce taki pojazd nie tylko się pojawił, ale on także jeździł. Jak zatem może wyglądać transport w naszych miastach? Czy on będzie konwencjonalny? Czy on będzie w takim samym natężeniu, jak jest dzisiaj? Czy może on będzie elektryczny, autonomiczny i na dodatek współdzielony? Czy on będzie realizowany takimi pojazdami jak EasyGo ze stajni Renault, czyli w pojazd w pełni autonomiczny, który po raz pierwszy pojawił się na polskich drogach. Jeszcze może nie drogach, bo na specjalnie przygotowanej przestrzeni, ponieważ te pojazdy jeszcze na drogach nie mogą jeździć, ale pokazujemy konferencją Mobility City, że rozwój technologii jest niebywale zaawansowany i pojazdy w pełni autonomiczne na poziomie 5 autonomizacji, czyli na takim poziomie, że już kierowcy zupełnie nie potrzeba, mogą jeździć i w ośrodkach testowych one już projekty pilotażowe realizują. I zresztą nie tylko w ośrodkach testowych, bo w takich miejscach jak Kalifornia, Izrael czy Azja, tam tego typu projekty są realizowane. Zatem coś, co wydawałoby się jest całkowitą futurologią, pojazd bez kierowcy, pojazd elektryczny, to już teraz się dzieje i się dzieje na naszych oczach. My chcemy konferencją Mobility City pokazywać, że właśnie można, że trzeba być otwartym na nowe technologie, bo zmiany zachodzą dużo szybciej niż możemy się spodziewać i w przeciągu kolejnych 10-15 lat możemy spotkać się z sytuacją, że nasza taksówka będzie taksówką autonomiczną, elektryczną i będziemy w niej absolutnie sami.